Dopiewie powstał komisariat policji. Chyże dziadki zagrały ze starymi piernikami. Jesień, pora puszczania latawców. Dopiewo doczekało się komisariatu policji. Budynek powstał w czasie niespełna 11 miesięcy. Wcześniej był tu rewir dzielnicowych komisariatów w Tarnowie Podgórnym, w którym służyło 5 funkcjonariuszy. Powstanie komisariatu spowodowało zmiany organizacyjne. W związku ze znacznym zwiększeniem ludzi zamieszkujących tą gminę, musieliśmy utworzyć nowy komisariat. I to jest właśnie nasza odpowiedź. Tutaj będzie pracowało 24 policjantów. To nie są wszyscy policjanci, którzy pracowali w Tarnowie Podgórnym. Musieliśmy przerzucić część policjantów z Poznania. Dostaliśmy od komendanta głównego dodatkowe też etaty. Nowy komisariat i większa liczba policjantów poprawi bezpieczeństwo w gminie i ułatwi mieszkańcom kontakt z funkcjonariuszami. Jest w stolicy gminy, także nie trzeba wyjeżdżać poza jej granice, żeby załatwić jakąś sprawę czy zgłosić jakąś sprawę. Poza tym skróci się czas do jazdu, do zdarzeń, skróci się czas interwencji. Dwukondygnacyjny budynek ma 400 metrów kwadratowych powierzchni, spełnia najwyższe standardy zapewniające policjantom komfort pracy i wygodę odwiedzającym komisariat mieszkańcom. To takie warunki, które mamy obecnie tutaj stworzone, przyczynią się przede wszystkim do jeszcze bardziej efektywnej pracy. Nie ma co ukrywać, że petenci, osoby, które przychodzą do komisariatu, spoglądają na to, co jest wokół nich. Jest to budynek nowoczesny, wyposażony na miano XXI wieku. Komisariat powstał dzięki współpracy finansowej samorządów i policji. 1 200 000 zł dała gmina Dopiewo, 1 000 000 zł wyłożył powiat poznański, policja dorzuciła 700 tysięcy. Kupujemy sprzęt, wspomagamy policję, mimo że jest to zadanie rządu. Policja jest państwowa, natomiast policja jest tak finansowana, jak jest finansowana, wszyscy widzą, więc stwierdziliśmy i my w powiecie i gminy poszczególne, te, w których to jest realizowane, że dbając o naszych mieszkańców, wychodzimy poza interes partykularny obowiązku finansowania. To 4. komisariat wybudowany dzięki wsparciu powiatu poznańskiego w ostatnich 4 latach. Co roku powiat przeznacza miliony złotych na remonty jednostek policji i sprzęt dla policjantów. Nagradza też najlepsze komisariaty i dzielnicowych. Starsi panowie założyli swój kabaret przed 50, a chyże dziadki drużynę koszykarską przed 40. Czas sprawił, że nazwa stała się aktualna, bo chyże dziadki świętują 25-lecie istnienia. Założycielami było 3 osoby, Przemysław Jurkowlaniec, kolega, z którą organizujemy turnieje, mój brat Witold Dąbrowski i ja. Nazwę wymyśliłem tak troszeczkę przekornie, bo mieliśmy zdecydowanie mniej lat, że chyże dziadki. W tej chwili wielu z nas jest dziadkami, a dalej się rusza. Minęło ćwierć wieku, a dziadki wciąż są chyże. Jubileusz świętowali na parkiecie hali w Tarnowie Podgórnym. Na turniej zaprosili rówieśników z Polski i z zagranicy. Robimy to już po raz 7, nie wiemy kiedy to minęło. Pewne ekipy przyjeżdżają zawsze, typu Działdowo, Toruń i Koszalin, a co roku zapraszamy kogoś innego. W tym roku byli Słowacy z Humene i Niemcy z Hamburga. Teoretycznie oldboyem zostaje się w wieku 35 lat. Górnej granicy nie ma, bo póki jest ochota i sił starcza, to jest gra i jest radość. Średnie wieku to jest tak 55-6 lat. Gramy, wiadomo, nas to cieszy, dla zabawy, ponieważ byliśmy w większości, prawie wszyscy, kiedyś graliśmy wyczynowo w AZS-ie Koszalin i tak zostało to, taką grupę zwartą tworzymy, została to aż do dzisiaj razem. Rewelacja, powiem Państwu, że jeździmy po całej Polsce, jeździmy na zagraniczne wyjazdy, na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Jest to w naszym wieku, wydaje mi się, jakiś sposób na życie. W Tarnowie Podgórnym zagrało 8 drużyn. Koszykarzom, oprócz umiejętności sportowych, nie brakuje również poczucia humoru w wymyślaniu nazw. Obok chyżych dziadków zagrały m.in. stare pierniki z Torunia i piwne kwasinki ze Słowacji. Turniej wygrała drużyna Old Boys Działdowo, która pokonała w finale Betomex Koszalin. Gospodarze jubilaci zajęli 3. miejsce. Jesień to czas puszczania latawców. Październikowe wiatry sprzyjają unoszeniu kolorowych konstrukcji. To również okazja do przypomnienia sobie historii latawca. Poznały ją 6-latki z przedszkola w Pomarzanowicach.
nauczyć dzieci, skąd pochodzi latawiec. Część dzieci wiedziała nawet, gdzie są Chiny. Bardzo jesteśmy z nich dumni. Dzieci będą teraz też rozumiały bardziej siłę wiatru. Każde dziecko, które ma w ręku latawiec, wie teraz, jaka jest moc tego wiatru, jak należy się zachować. Pogoda dopisała i grupa przedszkolaków wybrała się na spacer wyposażona w latające zabawki. W niebo poszybowały latawce w kształcie ptaków, smoków, motyli, pszczółek i tradycyjne czworokątne. Dzieciaki podeszły do sprawy profesjonalnie. Trzeba się ustawić w dobrym miejscu, tam gdzie jest wiatr, dlatego że gdy nie będzie wiatru, no to mogą nie polecieć i mogą się, może być dziura w latawcu. Przedszkolaki pochwaliły się też swoją wiedzą o latawcach. Latawce pochodzą z Chin. Odstraszali złych ludzi. I jest bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych odmian latawców na świecie. A może być ich jeszcze więcej. Póki złota jesień trwa, warto samemu zbudować latawiec, wyjść na spacer i cieszyć się jego widokiem na tle błękitnego nieba.